poznać, uczyć się od Niego, przebywać z Nim. Myślę, że te słowa, które ksiądz biskup wybrał do rozważania, będą prawdziwą pociechą dla nas, kochani. Asiu, ja wiem, jak trudno jest śpiewać, kiedy przychodzi żegnać kogoś tak bliskiego. Dzięki Ci, że śpiewasz i śpiewaj nadal na chwałę naszego Pana. Dziękuję bardzo. Jedno z takich spotkań, które mi bardzo utkwiło w pamięci, to było spotkanie tutaj, przed Kościołem Jezusowym na parkingu. Ksiądz Janusz powiedział mi te słowa, gdzieś tam spotykano się ze mną. Wiesz co, bardzo się cieszę, że dogadujecie się z Marcinem. Tak jak my się dogadywaliśmy. Cieszę się z tego bardzo. A więc ten ekumenizm, to porozumienie, ta wspólna modlitwa, to było coś, co naprawdę cenię sobie bardzo. Księże Januszu, dziękuję Ci za wszystko. Nie bardzo na te słowa wyrazić tych różnych spraw, bo można by było mówić całymi tutaj długimi chwilami, opowiadać różne naprawdę rzeczy piękne. Dziękuję Ci za Twoją pogodę, za to, że mogliśmy się razem spotkać tam, gdzie katolicy i ewangelicy mogą się spotkać, czyli nad czytaniem Pisma Świętego, nad modlitwą. Dziękuję Ci za całą serdeczność. Dziękuję Ci za to, że dane mi było niejednokrotnie zagościć wśród Twojej rodziny, gdzie Pani Joanna przygotowywała stół, smaczną herbatę i zimową, i tą wiosenną, i tą letnią. I gdzie było dane mi doświadczyć ciepła tego właśnie Waszego rodzinnego domu. Pod zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, takim czarno-białym, z uśmiechniętym Januszem, napisałem takie słowa i na koniec je wypowiem. Januszu, żyj z Chrystusem na wieki. Do zobaczenia.
Żegnam Cię słowami, które niegdyś Bóg do Abrahama, a potem do Ciebie wypowiedział. Będę Ci błogosławił i staniesz się błogosławieństwem. Dziękując za wszystkie dary błogosławieństwa otrzymane od Ciebie, żegnamy Cię z wdzięcznością i ufnością, że będziesz błogosławiony, szczęśliwy w domu Ojca w niebie. Niechaj Bóg błogosławi Twój spoczynek. Amen.